Oliwa z oliwek, a zdrowie i długowieczność. Zapraszam. Witajcie! W dzisiejszym odcinku będę mówił o oliwie z oliwek w kontekście długowieczności. Oczywiście nie muszę Wam opowiadać, czym jest oliwa z oliwek, bo wszyscy wiemy, że to jest podstawowy olej w kuchni śródziemnomorskiej, czyli w tych krajach, które należą do basenu Morza Śródziemnego. No i wyciskana jest z oliwek, czyli owoców drzewa oliwnego. No i najzdrowszą formą oliwy z oliwek jest ta extra virgin, czyli ta taka pierwotna, nieoczyszczona, wytłaczana metodami mechanicznymi. No i też wiemy, że oliwa z oliwek jest znana od tysięcy lat, tak? I jakby jest elementem bardzo istotnym, tak samo jak oliwki, tak samo jak w niektórych krajach śródziemnomorskich, także liście oliwne jest stosowana jakby jako bardzo istotny element diety śródziemnomorskiej. No i właśnie, tylko czy oliwa z oliwek wykazuje jakieś wyjątkowe cechy, które mogą tłumaczyć jej prozdrowotne działania. To, że wielu ekspertów, wielu światowej sławy, no jakby fachowców w dziedzinie dietetyki, suplementacji, wiele towarzystw naukowych jakby poleca, zaleca stosowanie diety śródziemnomorskiej w uzyskaniu zdrowia oraz właśnie też stosowanie oliwy z oliwek jako substytut innych rodzajów tłuszczów, na przykład smalcu, masła czy innych olejów roślinnych. I czy są ku temu jakieś przesłanki, żeby tak stosować? No, ja podszedłem do tematu jak zwykle drogą naukową, przeszukując literaturę w kierunku jakby efektów może nie tak prozdrowotnych jak efektów na poziomie, można powiedzieć, molekularnym, na poziomie epigenetycznym, badań jakichś tam na zwierzątkach czy na ludziach związanych z efektem przedłużania życia, czyli skupiam się jak zwykle na tym samym temacie, który jest związany z tematem mojego programu Profesor. I powiem Wam, że oliwa z oliwek wykazuje bardzo wiele właściwości jakby przeciwstarzeniowych i choćby dlatego uważam, że powinna gościć na stołach także Europejczyków z tych północnych części Europy i powinna być elementem jakby zdrowej kuchni, która przedłuża nam życie. No i właśnie, teraz zastanówmy się, dlaczego ta oliwa z oliwek jest taka zdrowa. Może na początek opowiem Wam o tych właściwościach prozdrowotnych makroskładników, które są w oliwie z oliwek. No jest to tłuszcz, tak? No to wiemy, czym jest tłuszcz, najbardziej energetyczny surowiec, najwięcej ma kilokalorii na gram. Tylko że tłuszcz tłuszczowi nie jest jednak równy. Czyli nie można powiedzieć, że te same efekty biologiczne mamy po zjedzeniu tłuszczów wielonienasyconych, mononienasyconych, nasyconych czy średnio- lub krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. To wszystko inaczej pracuje w organizmie, inaczej jest metabolizowane, rozpoznawane. Inny też efekt jest biologiczny i końcowy, tak? dla organizmu człowieka. I tutaj pod kątem jakby tych kwasów tłuszczowych, no oliwa z oliwek jest bardzo bogata. Właściwie prawie w całości składa się z mononienasyconych kwasów tłuszczowych, tak zwanych MUFA, czyli tych, które jakby nie są bardzo podatne na utlenienie, na jełczenie, na peroksydację. I dzięki temu, jeśli człowiek spożywa regularnie taką oliwę z oliwek, która jest właśnie bogata w MUFA, to wprowadza te kwasy tłuszczowe do swoich komórek, ponieważ każda komórka, która się gdzieś dzieli, która się produkuje, produkuje sobie błonę biologiczną, a skład błony biologicznej jest determinowany tym, co jemy. Tutaj właśnie można powiedzieć to takie hasło czy maksyma, że jesteś tym, co jesz, a właściwie tym, co wchłaniasz, tym, co pijesz, ma tu zastosowanie, bo skład kwasów tłuszczowych w błonach biologicznych wszystkich twoich komórek jest bardzo silnie powiązany z tym, co jesz. W przeciwieństwie na przykład do twojego profilu białek, które produkujesz, które są determinowane genami, tak? Tym, co jest zapisane w twoim materiale genetycznym. Okej. No i właśnie, jeżeli wzbogacasz swoje komórki w mononienasycone kwasy tłuszczowe, to one są mniej podatne na peroksydację, mniej podatne na jełczenie.
mniej podatne na uszkodzenia wolnorodnikowe. Czyli tutaj wchodzimy w pierwszą teorię starzenia się, czyli tą wolnorodnikową teorię starzenia się, gdzie organizm, którego komórki mają bardziej stabilniejszą błonę pod wpływem składu kwasów tłuszczowych, uznawane są za te zdrowsze, za te mniej podatne na uszkodzenia. I to zarówno ta błona zewnętrzna, jak i te błony, które budują takie, można powiedzieć, organy komórkowe, organella tak zwane, nie? Dlatego to jest istotne. Oczywiście tłuszcze nasycone też są stabilne, nawet są bardziej stabilne, bo tam w ogóle nie ma wielu, jakby podwójnych wiązań w cząsteczce kwasów tłuszczowych, nie ma. One są bardzo stabilne, dlatego też na przykład kwasy, dlatego smalec na przykład stosuje się do smażenia, jest bardziej polecanym tłuszczem do obróbki termicznej niż na przykład, no nie daj Boże, jakieś oleje roślinne, wielonienasycone. Ale kwas olejnowy, który jest właśnie w oliwie z oliwek, też nie wykazuje silnych cech ujełczenia czy peroksydacji pod wpływem temperatury, światła, czy po prostu w czasie, tak? Więc to jest ważna cecha oliwy z oliwek, a my wiemy, że te komórki, które są bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które są najbardziej aktywne metabolicznie, muszą mieć stabilne błony biologiczne. I tu mówimy o układzie nerwowym, tu mówimy o erytrocytach, organach miąższowych. I właśnie oliwa z oliwek zapewnia tą stabilność naszym organom właśnie dzięki dużemu udziałowi MUFA właśnie w swoim składzie kwasów tłuszczowych. Druga ciekawa cecha jest taka, że jeżeli mamy za dużo kwasów nasyconych na przykład w błonie biologicznej i cholesterolu, który też stabilizuje tą błonę biologiczną, to ona jest zbyt sztywna i przez to wszystkie procesy na błonie biologicznej, kaskady sygnałowe, jakaś aktywacja receptorów, jakieś procesy enzymatyczne zachodzą gorzej albo wolniej, albo nieefektywniej. Dlatego też tu musi być taki kompromis pomiędzy podatnością na utlenienie, a płynnością tej błony biologicznej, tak? Taką biofizyczną płynnością błony biologicznej. I MUFA jest takim właśnie, no i oliwa z oliwek jest takim kompromisem, bo kwasy nasycone potrafią tak usztywnić błonę biologiczną komórką, że na przykład insulinowrażliwość się pogarsza. Wręcz nawet bym powiedział, że u niektórych pacjentów wrażliwych na kwasy nasycone, ta wrażliwość się pogarsza w czasie, jeżeli stosują jakby dietę bardzo obfitującą w kwasy nasycone. A w przypadku MUFA, w przypadku kwasu olejnowego, tego efektu tak nie widać. Czyli jakby tu mamy z jednej strony mniejszą podatność na peroksydację, na utlenienie, czyli opóźniamy proces starzenia przez to, że ta błona biologiczna jest bardziej stabilna. Z drugiej strony nie przeszkadzamy komórkom w ich procesach jakby biologicznych, tak? No bo ta płynność jest na tyle dobra, że nie rozwija się chociażby na przykład insulinooporność. To jest taka cecha głównego kwasu tłuszczowego występującego w oliwie z oliwek. Poza tym, no oliwa z oliwek wiemy, że tam korzystnie wpływa na profil lipidowy, te lipoproteiny, które krążą w naszej krwi, roznoszą cholesterol, trójglicerydy, nie ulegają tak utlenieniu, więc to też jest ważna cecha. No i to jest ważna właściwość oliwy z oliwek. No ale oliwa z oliwek to nie jest tylko tłuszcz. To jest tam jest mnóstwo różnych związków, frakcji polifenolowych, które się dostały pod wpływem mechanicznego ściśnięcia oliwek, tak? One są o różnej rozpuszczalności, polarności, czyli jedne się mniej rozpuszczają w tłuszczach, drugie bardziej, jedne bardziej są wodno-rozpuszczalne, hydrofilowe, ale ogólnie rzecz biorąc oliwa z oliwek jest szczególnie taka niefiltrowana, taka świeża, taka prosto stłoczenia tego mechanicznego na zimno, jest ogromnie obfitująca w przeróżne związki polifenolowe z różnych grup chemicznych. No ale najbardziej popularne to są oleje europeiny i pochodne, tyrozol, hydroksytyrozol czy oleokantal. No i właśnie teraz opowiem Wam, co się dzieje, jeśli do organizmu dostaną się takie związki i jakie one mają wpływ na właśnie na proces starzenia. Okazuje się, że mamy takie trzy mechanizmy, które tłumaczą przeciwstarzeniowe właściwości oliwy z oliwek i tych polifenoli z oliwy z oliwek. To jest efekt oczywiście antyutleniający znowu, jakiś tam synergiczny z MUFA, z kwasem oleinowym. Jest efekt ksenohormezy, nad tym się trochę zatrzymam, wytłumaczę, czym jest ksenohormeza. I efekt przeciwzapalny. Oliwa z oliwek wykazuje silne działanie przeciwzapalne. Nawet taka stosowana
w celach kulinarnych, jako dodatek do sałatek czy do innych potraw w diecie śródziemnomorskiej. I właśnie, zacznijmy może od tego efektu antyutleniającego. Ja trochę już wspomniałem, że to chodzi głównie o skład błon biologicznych po spożywaniu oliwy z oliwek, ale okazuje się, że tyrozol i hydroksytyrozol, czyli takie składniki polifenolowe oliwy z oliwek, one wykazują silne powinowactwo do lipoprotein, czyli do tych, można powiedzieć, transporterów cholesterolu i trójglicerydów, tego złego, dobrego, pośredniego, bo tam jest wiele tych frakcji, które wchodzą w skład tego totalnego, całkowitego cholesterolu, który krąży w krwiobiegu. I ja ostatnio mówiłem w filmie o tokotrienolach, że najbardziej groźny to jest ten cholesterol, który jest utleniony. To jest najbardziej groźny. Ten, który uległ zniszczeniu oksydacyjnego. I ten właśnie cholesterol inicjuje procesy zapalne w naczyniach krwionośnych. On destabilizuje blaszkę miażdżycową, on wywołuje mikroskrzepy, on pobudza komórki piankowate, właściwie makrofagi, które stają się komórkami piankowatymi, one zmiatają ten cholesterol i tworzą blaszkę miażdżycową. Ale to właśnie jest, najgorszy jest ten cholesterol utleniony. I hydroksytyrozol, i tyrozol, z oliwy z oliwek, takiej świeżej, wyciśniętej, hamuje właśnie utlenienie lipoprotein. I uwaga, to naprawdę zostało zbadane wielokrotnie w badaniach także interwencyjnych na ludziach. Dlaczego? Bo jest taka organizacja European Food Safety Authority, czyli taka agencja, która zajmuje się bezpieczeństwem żywności, i ona zaakceptowała, właściwie to nie ona, ona jakby potwierdziła naukowo, a zaakceptowała Unia Europejska, autoryzowane oświadczenie zdrowotne, które może być stosowane na oliwie z oliwek, takiej extra virgin, bogatej w hydroksytyrozol, że właśnie taka oliwa, te polifenole z oliwy z oliwek hamują utlenienie lipoprotein, tego tak zwanego cholesterolu. Nawet coś takiego zostało zaaprobowane przez urzędników, czyli to naprawdę ma silne podstawy naukowe. Silne podstawy, bo oni bazują na dużej liczbie badań naukowych i nie są skorzy do dodawania tych claimsów różnego rodzaju, czyli tak zwanych oświadczeń, które można stosować na żywności. Bo żywność nie jest lekiem. Żywność ma dostarczać energii, ma dostarczać kalorii, witamin, ale nie leczyć, tak? No to ja się z tym nie zgadzam, bo Hipokrates mówił, niech żywność będzie twoim lekiem, a lek żywnością. Ale według jakby takiego prawa żywnościowego, no to nie ma to racji bytu i nie powinno być tak stosowane. A oliwa z oliwek została jakby doceniona i ma taką możliwość stosowania takiego oświadczenia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wchodzimy w tą ksenohormezę teraz. Ja o hormezie wielokrotnie mówiłem, że hormeza przedłuża nam życie. Właśnie jest to mała dawka trucizny, jakby mobilizuje organizm, stymuluje, pobudza produkcję różnych białek ochronnych, enzymów ochronnych, przeciwzapalnych, antyutleniających, detoksyfikacyjnych, i dzięki temu stajemy się mniej wrażliwi na toksyny środowiskowe. Stajemy się zdrowsi, bronimy się przed wolnymi rodnikami, przed różnymi procesami chorobowymi właśnie dzięki hormezie. Mała dawka toksyny stwarza, że jesteś zmobilizowany do walki, do większej dawki toksyny. Ale właśnie jest coś takiego w przyrodzie jak ksenohormeza. Kseno, czyli obce. Hormeza wywoływana przez czynnik obcy. I tym czynnikiem obcym są substancje, które są produkowane przez rośliny, a efekt biologiczny wywoływany jest w organizmach zwierząt, które te rośliny zjadają. Czyli można powiedzieć, że rośliny pierwsze wyczuwają w środowisku nadchodzące zmiany klimatyczne czy jakieś inne, które mogą wywołać jakąś tragedię biologiczną. Czyli susza, nie wiem, atak jakichś mikroorganizmów, pleśni, zwiększona ilość promieniowania ultrafioletowego czy jonizującego. To wszystko powoduje, że rośliny, które nie mogą uciekać i przemieścić się, uniknąć tego zagrożenia, muszą się bronić chemicznie w miejscu, gdzie żyją. No i one produkują wtórne metabolity roślinne, które je w jakimś stopniu chronią. A te wtórne metabolity roślinne, które są pochłaniane przez roślinożerców, a potem mięsożerców w łańcuchu pokarmowym, stanowią dla nas obronę, mobilizację, czynnik hormetyczny. Ale my nawet nie wiemy, my nie czujemy, że jakieś zagrożenie nam gdzieś się może za chwilkę pojawić. My go nie czujemy, to rośliny dbają o nas.
właśnie w mechanizmie ksenohormezy. No i właśnie, rośliny w mechanizmie ksenohormezy, a w oliwie z oliwek jest mnóstwo tych ksenohormetyków, pobudzają procesy adaptacyjne i mobilizacyjne w naszych organizmach, ludzkich po spożyciu właśnie oliwy z oliwek. Jakie to są mechanizmy? To są te wszystkie mechanizmy właśnie, które bo tak modyfikują naszą fizjologię, że stajemy się zdrowsi i dłużej żyjemy. Jesteśmy bardziej oporni na to wszystko, co skraca nam życie. I to są takie związki, które, no w czerwonym winie też są takie związki, ale w oliwie z oliwek jest ich mnóstwo. To są głównie pochodne oleuropeiny i one właśnie, na przykład poprzez różne mechanizmy biologiczne, wywołują na przykład taki efekt jak głodówka, czy jak restrykcja kaloryczna, hamują mTOR, pobudzają te sirtuiny, białka długowieczności, o tym był cały film o diecie sirtuinowej, pobudzają NRF2, ten cudowny przełącznik, który nas broni przed wszystkim, przed zapaleniami, stresem oksydacyjnym i czynnikami toksycznymi. Włączają się różne białka, które chronią komórkę, które naprawiają uszkodzenia, czyli stajemy się młodsi. Czyszczą ze złogów, no. Więc sirtuiny, mTOR tam się wyłącza, sirtuiny się włączają, NRF2, czyli to wszystko jest jakby częścią, elementem zjawiska, które się nazywa ksenohormeza. Oliwa z oliwek, pijąc oliwę z oliwek, wchodzimy w zjawisko ksenohormezy. Ksenohormezy, zapamiętajcie to słowo, bardzo ciekawe. Od niedawna pojawiło się w literaturze i jest intensywnie badane, tak? Bo różne związki wywołują ksenohormezę. To są, najczęściej to są takie delikatne toksyny, roślinne, tak? Bo wtórne metabolity roślinne najczęściej z grupy różnych polifenoli nie są związkami jakby totalnie bezpiecznymi, bo w dużej dawce mogą nawet zaszkodzić, a w małej dawce adaptują nas, tak? Na zasadzie ksenohormezy. Bo to mogą być różne taniny, garbniki, proantocyanidyny, te kurkuminy, fenole. No i właśnie to chociażby też te związki, które są w oliwie z oliwek, czy czerwonym winie. Resweratrol też jest ksenohormetykiem. Dobrze. Kolejny mechanizm, to jest już ten ostatni, to jest ten efekt antyzapalny. Oliwa z oliwek, jako element diety śródziemnomorskiej, jest rekomendowana dla pacjentów, którzy cierpią na chroniczne bóle przewlekłe, mają chroniczne stany zapalne w stawach, czy mają przewlekłe zapalenia przewodu pokarmowego, czy nawet mówi się, że oliwa z oliwek powinna stanowić element diety, która jest przeznaczona dla osób z chorobami autoimmunologicznymi. Bo efekt jakby kliniczny jest znaczący poprawy stanu zdrowia i redukcji tych stanów zapalnych, tak? I nadreaktywności tych limfocytów, które atakują nasze komórki. Ja jeszcze jednej rzeczy nie dodałem. Wracając do MUFA, to muszę powiedzieć teraz. MUFA też nie przeszkadza, tego kwas oleinowy nie przeszkadza w metabolizmie kwasów omega-3, które się w błonie biologicznej znajdują, bo tam są różne procesy elongacji, desaturacji, czyli produkcji dłuższych kwasów tłuszczowych z tych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i ten olej, ten kwas tłuszczowy w oliwie z oliwek nie przeszkadza. Czyli jest jakby idealnym backgroundem, takim idealnym nośnikiem kwasów omega-3, dlatego to świetnie współgra ze sobą, nie? Bo my musimy też spożywać wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Z serii omega-3, omega-6 czy omega-3, wiemy o tym, bo to reguluje, nie wiem, procesy na przykład zakrzepowe, tak? Wazodylatacyjne, czyli rozszerzenie naczyń krwionośnych, właśnie tworzenie się skrzepów, czy blokowanie tego tworzenia się skrzepów, wygaszanie zapalenia, więc to jest bardzo istotne, tylko my nie możemy za dużo tych tłuszczów wielonienasyconych spożyć, powinniśmy je spożyć, ale w umiarkowanej ilości, a tym backgroundem powinien być właśnie olej, który jest mniej podatny na peroksydację, nie przeszkadza w procesach biologicznych, i świetnie wpływa na błonę biologiczną. Dobrze, to była taka dygresja do tego pierwszego mojego pierwszej części wystąpienia. A teraz wracam do tego stanu zapalnego. No i właśnie oliwa z oliwek, jako element diety śródziemnomorskiej przeciwzapalnej, jest bardzo często stosowana, czy rekomendowana pacjentom cierpiącym na różne stany zapalne, w tym także choroby reumatoidalne, o tak powiem. Czasem trzeba u takiego pacjenta zmodyfikować dietę na przykład śródziemnomorską, żeby była bardzo nisko węglowodanowa lub czasami nawet taka keto lub paleo dieta śródziemnomorska. No i trzeba w niektórych przypadkach wyeliminować też produkty glutenowe, żeby ten efekt kliniczny w ogóle wystąpił, no bo to różna jest etiopatogeneza, czyli powstawanie takich chorób autoagresywnych. No ale mówię, w oliwie z oliwek znajdują się substancje przeciwzapalne. I taką substancją jest oleokantan.
Na temat oleokantalu pojawiła się publikacja w Nature na początku 2000 roku, bo naukowcy stwierdzili, że on wykazuje bardzo podobne właściwości sensoryczne, jak i biologiczne, jak ibuprofen. Czyli jak sobie przegryziecie ibuprofen, ale nie róbcie tego, znaczy kapsułkę z ibuprofenem, tą miękką, to poczujecie okropny ból wręcz w tylnej części gardła, taki piekący ból. Jeżeli wypijecie bardzo dobrą, świeżą, nierafinowaną oliwę z oliwek, poczujecie podobny ból, może o niższym natężeniu, znaczy zdecydowanie o niższym natężeniu, ale podobny i w tym samym miejscu ból gardła. Na przykład dzieci nie potrafią czasami wypić oliwy z oliwek, bo mówią, że po prostu je piecze w gardło. To jest efekt sensoryczny, który był bardzo podobny, znaczy chemicznie to są dwa różne związki, ibuprofen i oleokantal, ale sensorycznie wykazują podobieństwo i najważniejsze, no w badaniach stwierdzono, że tak podobnie działa sensorycznie, no to zbadajmy, czy podobnie hamuje te wszystkie enzymy zapalne, koksy, nie? COX1, COX2. No i okazało się, że efektywność hamowania inhibicji tych enzymów była porównywalna, w niektórych przypadkach nawet wyższa dla oleokantalu, jak dla ibuprofenu. Czyli można powiedzieć, że oliwa z oliwek zawiera ibuprofen. No, nie chemicznie, ale coś, co działa i smakuje jak ibuprofen, tylko oczywiście w bardzo małej dawce. Bo jeżeli stosujemy oliwę z oliwek w takiej ilości, jak się mniej więcej stosuje w diecie śródziemnomorskiej, około 40 gram dziennie do 50, to naukowcy szacują, w zależności od gatunku oliwy, tak, sposobu transportu, przechowywania, ta ilość oleokantalu daje ci około 20 mg, czyli jakby można powiedzieć, to jest 1/10 z tej najmniejszej dawki terapeutycznej, która likwiduje ból, głowę na przykład od razu, czy gorączkę. No ale słuchajcie, my tu nie mówimy o leczeniu bólu głowy, tylko mówimy o przewlekłym stosowaniu substancji przeciwzapalnej w mniejszej dawce, czy tak zwanym mikrodozowaniu. Ten efekt się kumuluje i działa synergicznie zresztą z innymi substancjami, które są w diecie śródziemnomorskiej czy w innej diecie, bogatej na przykład warzywa i owoce. I ten efekt jest addytywny, czyli po jakimś czasie on się pojawia. I dlatego właśnie oleokantal stosowany przewlekle, nawet w postaci oliwy z oliwek, będzie działał systemowo na przewlekłe stany zapalne. I to też jest efekt przeciwstarzeniowy. Bo przewlekłe stany zapalne, wielokrotnie to będę powtarzał, wielokrotnie będę odwoływał się do moich wcześniejszych filmów, skracają nam życie w mechanizmie zapalenia starczego, angielskie słowo inflammaging. Zapalenie skraca życie i to drastycznie i wywołuje wszystkie choroby świata. Dlatego oleokantal w oliwie z oliwek, która smakuje, drapie w gardło, czyli innymi słowy, im bardziej oliwa z oliwek jest drapiąca w gardło, tym lepiej. I im więcej jej zjemy w ciągu doby, tym lepiej. Tym będziemy mieć większy ten efekt przeciwzapalny. To jest podobna sytuacja, jak odkryto, że wegetarianie, ja osobiście nie jestem wegetarianem, bo uznaję, że jednak człowiek jest wszystkożerny i też jakby patrząc na przewód pokarmowy, na budowę naszą anatomiczną, na ewolucję człowieka, no dane pokazują, że też powinniśmy spożywać mięso, ale to nie jest na ten temat odcinek, to w diecie wegetariańskiej jest tyle salicylanów, że przeliczyli, że zawartość właśnie salicylanów we krwi jest taka, jak po zażyciu tej aspirynki małej, kardioprotekcyjnej, która zawiera, w zależności od dawki, tam w Stanach Zjednoczonych 80 parę miligramów, ona jest 82 bodajże, w Polsce 75 mg jest zarejestrowane. Czyli innymi słowy, stosując dietę wegetariańską, po jakimś czasie we krwi masz takie stężenie salicylanów, jak stosując kardioprotekcyjną, jakby łykając kardioprotekcyjną aspirynkę, tak? Kwas acetylosalicylowy. To nie jest aspirynka, tylko kwas acetylosalicylowy. I tak samo jest właśnie z tym oleokantalem, który też ma mechanizm jakby przeciwzapalny i ibuprofenopodobny w małej skali, mikrodozowaniu, w przewlekłym czasie, w długim czasie, ten efekt się kumuluje, no i wykazuje działanie przeciwzapalne. Czyli jak widzicie, oliwa z oliwek pobudza nasze mechanizmy adaptacyjne, ochronne, obronne, naprawcze, chroni przed wolnymi rodnikami na różnym, w różnym mechanizmie działania, od błon biologicznych po lipoproteiny, po pobudzanie enzymów antyutleniających i jeszcze wykazuje silne właściwości przeciwzapalne. I na koniec, no taka ciekawostka, ja o tym nie wspomniałem i żałuję strasznie w moim filmie o mikrocyrkulacji, o mikrokrążeniu.
Bo to się świetnie tutaj dopasowuje, właśnie ta dieta śródziemnomorska, ta oliwa z oliwek, te polifenole, świetnie się wpasowują właśnie w ten mechanizm przeciwstarzeniowy diety śródziemnomorskiej, czyli ochrona mikrocyrkulacji przed starzeniem się. Ja w moim filmie, oglądajcie sobie go, ale tylko wspomnę, w moim filmie opowiadałem, że ta mikrocyrkulacja, czyli to krążenie krwi w tych najmniejszych kapilarach, co stanowi 80-90% naszego całego krążenia, jest fundamentalne dlatego, żebyśmy się dobrze czuli, dobrze długo żyli, no bo to jest jakby, ta mikrocyrkulacja, to mikrokrążenie jest fundamentalne dla perfuzji mózgu, mięśni, skóry, wszystkich narządów, tak? Jak się psuje, to psuje się wszystko i starzejemy się szybciej. I zrobiono takie, znaczy sprawdzono stan zdrowia mikrocyrkulacji mieszkańców Cilento, to jest taka miejscowość na południu Włoch, czyli w basenie Morza Śródziemnego, taka górzysta, nieduża miejscowość turystyczna, i bo tam jest odnotowano w statystykach, że jest bardzo wysoka przeżywalność tych ludzi, jest niska śmiertelność, średnia życia tam jest o 9 lat większa dla kobiet, bodajże chyba też koło tylu dla mężczyzn w stosunku dla średniej światowej. Dodatkowo mamy bardzo dużo odsetek 90-latków, 100-latków, super, znaczy tych ponad 100-latków. I ona się jakby, patrząc na statystyki, okazuje się, że tam dłużej ludzie żyją niż na przykład na Okinawie, czy w innych rejonach, tak zwany Blue Zones. Bo jest taka, są takie rejony geograficzne na świecie, które się charakteryzują wysoką długowiecznością i to są tak zwane rejony tej niebieskiej strefy. Sardynia, Okinawa, w Stanach Zjednoczonych znajduje się tam, no to są wyspy też na Pacyfiku bodajże. Kiedyś może o tym film nagram, ogólnie o Blue Zones, ale ta miejscowość, ta Cilento nie należy do Blue Zone, a powinno należeć. Starałem się, żeby wpisać ją na tą listę, można powiedzieć, tej niebieskiej strefy. No i zaczęto też się zastanawiać, no co oni takiego tam robią, że tak długo żyją. Wiadomo, no to jest wieloczynnikowość, no ten social life, czyli te życie społeczne, ten mniejsza ilość stresu, te takie siesty, no taka życie w rodzinie, duże nasłonecznienie, czyli wyższy poziom witaminy D3. No ale właśnie dieta stanowi bardzo istotny element. I okazuje się, że ci ludzie spożywają tą taką prawdziwą, nieprzetworzoną, niezmodyfikowaną dzisiejszymi zmianami w przyzwyczajeniach kulinarnych dietę śródziemnomorską. Tam jest mnóstwo oliwy z oliwek, świeżej, takiej dobrej oliwy z oliwek. Piją wino, oczywiście czerwone, wytrawne czy półwytrawne. Spożywają nie za dużo kalorii, tak patrząc globalnie, i bardzo dużo różnych roślin, które zawierają no, azotany, czyli są boosterami tlenku azotu. I dużo też w tej diecie jest wyjątkowo dużo różnych ziół, które jakby no, stanowią element no, i dekoracyjny, i przyprawowy w tej diecie. I co stwierdzono? Że nawet 90-latkowie wykazują efektywność działania mikrocyrkulacji, stabilność tej mikrocyrkulacji, efektywność działania śródbłonka, integralność tych mikrokapilar na poziomie 30-latków. I badano to takim hormonem, który się nazywa adrenomedulina. To jest hormon śródbłonkowy, peptyd hormonalny śródbłonkowy i on z wiekiem, jego stężenie się zwiększa, czyli dysfunkcja śródbłonka się zwiększa, integralność mikrocyrkulacji się pogarsza. Czyli perfuzja wszystkich narządów się pogarsza. Perfuzja mięśni, skóry, wątroby, nerek, mózgowia, zmysłów, narządów zmysłów, wszystko się pogarsza. A u nich nie. I to jest też klucz, który potwierdza i mój film, który nagrałem niedawno o mikrocyrkulacji i potwierdza też teorię starzeniową związaną z mikrocyrkulacją, że na ten czynnik trzeba szczególnie zwrócić uwagę. Ale podstawą tej diety są polifenole, które są zawarte w świeżej, nierafinowanej oliwie z oliwek. Tam wszystko ze sobą współpracuje, wszystko ze sobą współgra. Dobra, tyle na dzisiaj. Czyli wiecie, że dlaczego dieta śródziemnomorska modyfikowana w keto, w paleo, czy nawet taka rodzima,
no, bogata w oliwki, w oliwę z oliwek, mnóstwo warzyw, owoców. Dlaczego jest taka zdrowa? To, tam jest wiele czynników. Ja dzisiaj opowiedziałem o oliwie z oliwek, zapamiętajcie sobie, zdrowy tłuszcz, warto go zastosować. Im bardziej piecze, tym lepiej. W gardło, im bardziej piecze, tym lepiej. Słuchajcie, a na koniec oczywiście zapraszam na naszą grupę na Facebooku, zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału. I uwaga, w sklepie SCTV, link będzie w opisie, pojawiły się książki moje do zakupienia, bo niektórzy ludzie pytają, no gdzie te książki moje można kupić, no bo ja cały czas je reklamuję. O Leokantalu i oliwie też napisałem, też wspomniałem w drugiej części, więc zachęcam do zakupienia, jeżeli ktoś będzie chciał, albo po prostu będę to robił, nawet jak ktoś nie będzie chciał. Nie, żartuję. Jak ktoś będzie chciał, to zapraszam do tego, żeby zamówić z moim autografem. No i zapraszam do zrobienia zakupów. Wielkie dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku.